chcąc obalić rzeczy wielkie, musisz zacząć rozwalać ich podstawę, bo tak działa hierarchia. Wiecie, jak policja rozbijała grupy przestępcze w Polsce? Ona się nie brała za szychy. Nie brała się za szychy. Brała się za najmniejszych. Wiecie, z kogo powstawali świadkowie koronni? Z najmniejszych żołnierzy. Najmniejsi żołnierze. Potem, jak najmniejsi żołnierze zaczęli sprzedawać tych wyższego rzędu i policja już miała wejście do tego wyższego rzędu, to z tamtych robiła świadków koronnych. Wiecie po co? Żeby rozwalać szychy na górze. Bo do szychy na górze nikt by się nie mógł dobrać. Rozumiecie? Dlatego, że szychy na górze byli umiejscowieni w polityce już. Nas kiedyś jedna partia wynajęła i lansowaliśmy polityka, jeździliśmy z nim. On był incognito. Jeździliśmy po gangsterach w różnych miejscach województwa mazowieckiego. Wtedy był nurt disco polo. Słuchajcie, i na wielkich hangarach disco polowych reklamowane były zdjęcia tego polityka. A zespoły disco polowe miały układane, proszę ciebie, te składanki. Dun, 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 dun. I kiedy były kampanie polityczne, to było disco polo wychodziło. Większość zespołów disco polo funkcjonowała dla grup przestępczych. Po prostu. Nie można było się zabrać za górę, bo góra by wciągnęła nosem policjantów. Trzeba było od podstaw działać. Rozumiesz? Dlatego my musimy zacząć od podstawowej wiedzy. I tak samo, kiedy się rozprawiamy w swoim życiu z czymś, tak? To się rozprawiamy od podstaw. Ja się nie biorę za wielkie rzeczy, ludzie mówią, wiesz, teraz mówi, tu będę walczył, demony przeszkadzają mi w służbie. Ja ci mówię, słuchaj, demony przeszkadzają ci w tym, żebyś wstał rano i się pomodlił. Te, które przeszkadzają ci w służbie, rozumiesz, to ty nawet jeszcze nie powąchałeś ich w smrodu duchu. Na razie codziennie wąchasz te, które przeszkadzają ci. Powiem ci, jak ci przeszkadzają. Nie są, to nie jest żadne duszenie, tylko to jest tak. O, 6 jeszcze 15 minut. O, 7, a to wstanę w 7:30. O, w 7:30, to już tylko mam 15 minut modlitwy. Mówię, gotowy jesteś. Ten najpłytszy cię załatwił, początkowy. Początkowy cię załatwił na cały dzień. Co ty się tutaj za większe bierzesz? Ludzie stają na ulicach i gromią demony, ale nikomu o Jezusie nie powiedzą. Ja mówię, idź powiedz o Jezusie. Nie, bo ja walczę z mocami ciemności. Ty jesteś chory. Mówię, idź ustaw, głoś Ewangelię. Zabierz się za tych ludzi. Wyjdź na ulicę, dotkniesz tego, co jest prawdziwe. Amen. Wejdź do ludzkiego życia, zacznij usługiwać ludziom w życiu, zobaczysz te początkowe. Rozumiesz? Przetrenuj się na początkowych, żeby brać się za zwierzchności. Rozumiesz? Chodzi o to, żebyśmy my zrozumieli, że skoro one są ułożone hierarchicznie, a święty Paweł był mądry, tak? To pokazywał nam, jak działać. Mówi, bierzcie się za podstawę. I demony trzeba niszczyć od podstaw. 1, 2 i 3 są na ziemi. O czwartych w ogóle nie myślmy, bo są niepotrzebne. To niepotrzebne myślenie jest, rozumiecie? Nie musimy się zastanawiać nad tym, jaka zwierzchność odpowiada za hazard. Ja wiem. Ale ja i tak nie ruszę tej zwierzchności, która odpowiada za hazard. Rozumiesz? Nie ruszę tej zwierzchności, bo nie ma jak, bo Bóg mnie do tego nie powołał ani ciebie. Ale Bóg cię powołał do tego, żeby człowieka, który jest męczony przez początkowe lub te drugie lub trzecie, rozumiesz, wyprowadzić w miejsce zwycięstwa. Masz wyprowadzić człowieka w miejsce zwycięstwa. Mi się podoba taki, Jezus wyrzuca demona z człowieka i człowiek mówi tak, to jest pierwsza akcja, słuchajcie, mówi tak, pozwól mi z tobą zostać. I wiecie, dlaczego on chciał zostać z Jezusem? On chciał zostać z Jezusem, bo w namaszczeniu jest przyjemnie i dobrze.